Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Siostry i bracia, rozpoczynamy rekolekcję w Wielkim Poście. Wielki Post to 6 tygodni, przez które przygotowujemy się na święta Wielkiej Nocy. Długo. Ale my, chrześcijanie, mamy w ogóle zwyczaj przygotowywania się do świąt. 4 tygodnie przygotowujemy się przez Adwent do Bożego Narodzenia. Przygotowujemy się do wszystkich większych świąt nawet przez 9 dni. 9 to znaczy po łacinie nowe i oznacza to po prostu 9-dniowe przygotowanie, nowenne. Przynajmniej przez 3 dni przygotowujemy się do innych, trochę mniej ważnych świąt, albo przynajmniej przez Wigilię, czyli przez czuwanie nocne, do jakiegoś święta się przygotowuje. Dzieci przygotowują się przez cały rok do pierwszej komunii świętej. Młodzież przygotowuje się przez cały rok zwykle do bierzmowania. Małżonkowie kończą kursy, żeby przygotować się do małżeństwa. Księża, klerycy przygotowują się przez 6 albo nawet 7 lat, jak my zakonnicy, do przyjęcia święceń kapłańskich. Ten Kościół nieustannie się przygotowuje. Niektórzy nawet się denerwują, bo ci księża coś wymyślają naprawdę. No bez przerwy się do czegoś przygotowują. Ale siostry i bracia, my się przygotowujemy nie dlatego, że mamy za dużo wolnego czasu, bo nikt go dzisiaj właściwie już nie ma. My przygotowujemy się do świąt dlatego, że dla nas te święta nie są jakimś naturalnym obchodem. Tak jak przygotowywaliśmy się do dożynek, które w czasach komunizmu były takim ważnym świętem, albo inne ważne święto, święto ziemniaka. Takie było święto, kto wie, czy jeszcze nie wróci, bo mamy już święto wiosny, najróżniejsze inne święta. Ale tu nie chodzi o zorganizowanie po prostu logistyczne jakiegoś święta, o przygotowanie, nie wiem, jakichś zabaw, czy wypicia jakiegoś alkoholu. Nie. My przygotowujemy się zawsze do świąt, ponieważ w naszych świętach chcemy spotykać żywego Boga. Boga, którego nie widać. Boga, którego nie można dotknąć. My przygotowujemy się na przeżycie spotkania obecności Boga, który jest pośród nas, a o którym tak często zapominamy, dając się wciągnąć w ten wir codzienności różnych drobnych i mało ważnych czasem spraw. Potrzebujemy kogoś, kto wprowadzi nas w coś, co przekracza ludzkie możliwości. Potrzebujemy ktoś, kto nas wtajemniczy. Czyli właściwie wprowadzi nas w tę tajemniczą obecność Boga pośród nas. Więcej w naszym sercu. I dlatego te nasze święta są zawsze przygotowaniem. Oczyszczamy nasze serca. Przemywamy okulary, oczywiście nie oczu, ale otwieramy nasze oczy, oczyszczamy je, żeby odczytać obecność Boga. Zobaczcie, to coś niezwykłego. To naprawdę coś nie z tej ziemi. Kiedy ludzie przychodzą do kościoła, chociażby w niedzielę, tak jak wy, zamiast siedzieć i oglądać kolejny program w telewizji, wy przychodzicie tutaj i nie jesteście najgłupszymi z ludzi. Wy przychodzicie robić coś, czego nikt na świecie nie robi. Wy przychodzicie spotkać kogoś nie z tej ziemi. Przychodzicie tutaj w celu nadprzyrodzonym, nienaturalnym. Posiedzieć razem, pogadać, pograć. I dlatego, widzicie, my się przez całe życie nie tylko przygotowujemy, ale my uczymy się, kształcimy w sobie tę zdolność do tego, żeby postrzegać obecność Boga, którego nie widzimy.
można uścisnąć. Chociaż był taki moment, kiedy z Bogiem na tej ziemi można było porozmawiać, a nawet wypłakać mu się w mankiet, jak ktoś, kto dostał ostro po kościach. Widzicie, ta zdolność to coś absolutnie niezwykłego. Ja bym powiedział nawet, że to jest po prostu najważniejsza zdolność, jaką człowiek ma. To nie jest zdolność do studiowania, choć studiowanie jest czymś wspaniałym i bardzo ważnym. To nie jest zdolność do, nie wiem, montowania tego świata, budowania tego świata, zabezpieczania się przed wszelkimi takimi czy innymi, powiedzmy, niebezpieczeństwami. Ale to jest największa zdolność wyjścia poza ten świat. Poza to, co tylko doczesne. Papież Franciszek na ten Wielki Post napisał taki list specjalny. To się nazywa orędzie wielkopostne. Papieże zwykle na Wielki Post przygotowują taki list. Krótki. Można go zobaczyć w internecie, przeczytać. To polecam. I w tym liście mówi o tym, jak przeżywać ten konkretny Wielki Post. Tym razem papież Franciszek mówi o tym, że w czasie Wielkiego Postu, a więc również w czasie rekolekcji, dobrze by było odnowić albo nauczyć się naszej więzi z żywym Bogiem. I papież mówi, jak to się robi. Mówi, że są trzy rzeczy, na których polega ta więź. Wiara, nadzieja i miłość. Ta nasza relacja z Bogiem, jak czasem mówimy, ta przyjaźń z Bogiem, w gruncie rzeczy polega na wierze, nadziei i miłości. Ale kiedy papież mówi o nadziei, to stwierdza, że dzisiejszy człowiek stracił nadzieję. To dziwne słowa, ponieważ one są słowami surowymi. Straciliśmy dzisiaj nadzieję. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobały te słowa. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu, kto jest tak młody jak ja, to pamięta, ale wśród was takich nie widzę. Otóż był jeszcze jakiś entuzjazm. Było jeszcze jakieś, nie wiem, pragnienie życia. Ludzie mieli jakieś perspektywy takie, bym powiedział, bardzo żywotne. Wydawało się, że ludzie wierzą, że jak się wezmą tak solidnie do roboty, to ten świat przemienią. Uczynią go bardziej sprawiedliwym, bardziej bezpiecznym przede wszystkim. Bardziej rozwiniętym. I rzeczywiście sporą część z tego wszystkiego zrealizowali. Zobaczcie, dzisiaj, no chociażby we Wrocławiu, zasadniczo poza jakimiś wypadkami ekstremalnymi, no nikt nie umiera z głodu. Nikt nie zasypia z trwogą w oczach, że jutro nie będzie miał co zjeść. A młodsi wśród was pamiętają, że jeszcze 40-30 lat temu bardzo często się to zdarzało. I otóż dzisiaj myśmy bardzo wiele zrobili z tych planów. Ale straciliśmy coś. Straciliśmy właśnie tę nadzieję. Kiedyś ludzie wierzyli, że ten człowiek jest w gruncie rzeczy dobry. Nie mówię o jakichś aberracjach, nie mówię o jakichś wielkich złoczyńcach, mordercach czy kimś takim. Ale zasadniczo ludzie są dobrzy. Mają dobre serca i jak tak się wezmą, jak podadzą sobie ręce, to wprowadzą prawdziwą demokrację, równość, braterstwo, wolność. Nikogo nie będą zamykali w więzieniach. Ale dzisiaj już tak nie twierdzimy. Okazało się, że demokracja wcale nie jest taka demokratyczna. Tak, piękne słowa mamy ciągle na ustach, a jakże. Ale chociażby równość. Wszyscy jesteśmy równi, ale oczywiście. Ale niektórzy są równiejsi. I wystarczyło spojrzeć chociażby na to, jak biliśmy się w czasie sytuacji, bym powiedział, granicznej. Kto dostanie pierwszy szczepionki i kto dostał najsilniejszy.
Okazuje się, że człowiek dzisiaj zwątpił trochę w ten ideał, który sobie wyznaczył, że tymi rękoma potrafi zbudować świat lepszy, nowy, wspaniały świat. I dzisiaj jakoś uszła z nas ta nadzieja. Nie wiedzieliśmy kiedy. Co więcej, czują to młodzi, może szczególnie młodzi. Dlaczego? Dlatego, że mają bardziej wrażliwe serca i są bardziej wrażliwi na ideały. I jakoś dzisiaj nie widać, żeby było w nas to pragnienie dobra, szczęścia. Wszyscy zamykamy się gdzieś do jakiegoś małego horyzontu, aby nam było dobrze. I dlatego papież Franciszek mówi, że ta dzisiejsza sytuacja przypomina pustynię. Wprawdzie pustynię elegancką, wprawdzie pustynię rozwiniętą, gdzie w sumie żyje nam się zupełnie dobrze. Nikt z nas nie umiera z głodu, ani z jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa, póki nie przyjdzie jakaś wojna. Ale okazuje się, że tworzymy pewną pustynię, że brakuje tego czegoś, czego nie da się nazwać, nie da się dotknąć, nie da się zobaczyć. Właśnie nadziei. Dlatego, że siostry i bracia, nadzieja może pochodzić tylko od Boga. Człowiek nie daje sobie nadziei, nie potrafi dać sam sobie nadziei. Pewnie na krótki dystans, także oczywiście, że tak. Jesteśmy zresztą podobni do Boga, ale nie potrafi sam dla siebie być Bogiem. I dlatego widzicie, ta pustynia, na której się znaleźliśmy, z jednej strony nas, bym powiedział, smuci, trochę nas przestrasza, a z drugiej strony jest ona też błogosławieństwem. Dlatego, że zaczynamy pozbywać się tej iluzji samowystarczalności, tego, że sami z siebie potrafimy być dobrzy, że sami potrafimy ten świat nie tylko ułożyć, ale i zbawić. Zobaczcie, kiedy Jezus, czytamy o tym w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, kiedy Jezus poszedł na pustynię pościć, to Ewangelia mówi, Duch poprowadził, czy wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam pościł i był kuszony przez diabła. To nie zły duch go tam zaprowadził, to Duch Boży. Żeby pościł i był kuszony przez diabła. Jak to? Duch Boży, Syna Bożego posyła na pustynię? Po co? I otóż, bracia i siostry, prawda jest taka, że Jezus poszedł tam na pustynię, między innymi, żeby doświadczyć, co to znaczy być człowiekiem. Doświadczyć, że człowiek bez Boga jest jak spękana, zeschła ziemia, pragnąca wody, pragnąca deszczu. Że człowiek potrzebuje Boga jak łania, pragnie wody ze strumieniem. Że człowiek bez Boga jest po prostu pustynią. I dlatego my, siostry i bracia, te rekolekcje razem z ojcem proboszczem, z ojcem Mariuszem, nazwaliśmy w taki dziwny sposób. Jak zadbać o swoje życie duchowe. Jak zadbać o swoją więź z Bogiem. Bo ona jest dla nas najważniejsza. Bo ona jest dla nas źródłem życiodajnym. Wody, która nie wytryska na życie to doczesne, ale na życie wieczne. Bo okazuje się, bracia i siostry, że tak jak tu siedzimy za 100 lat, nie wiem, czy to zadajecie sobie czasami takie pytania, ja już jestem na tyle młody, że mogę to zrobić i zrobię to od czasu do czasu, że za 100 lat, jak to wszyscy jesteśmy już na starzeńcu, nawet ci najmłodsi. Być może nawet śladu po nas nie będzie, bo już nie będzie nawet wtedy tablic nagrobnych, po co niszczyć przyrodę i jeszcze zabierać miejsce na tej
100 lat będzie tak, jakby nas nigdy tutaj w ogóle nie było. Tak jak tu wszyscy dzisiaj jesteśmy. I dlatego warto robić coś, co wykracza ponad te życie. W zeszłym miesiącu obchodziłem urodziny, 18 oczywiście. I na szczęście parę osób zadzwoniło i składało mi różne życzenia. I ktoś zadzwonił i mówi, no to życzę Ci przede wszystkim zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze. W końcu, jak po raz drugi do mnie zadzwonili, a nawet trzeci, i ktoś mi mówi, że zdrowie jest najważniejsze, to w środku doznałem jakiegoś wewnętrznego skurczu serca. Pomyślałem sobie, tak, nieważne, czy jesteś złoczyńcą, czy jesteś mordercą, czy jesteś pedofilem, najważniejsze jest zdrowie. Bylebyś tylko zdrowy był, będziesz mógł to dalej kontynuować. Siostry i bracia, to nie zdrowie jest dla nas najważniejsze. Zresztą i tak się tego dnia skończy. Czy chcemy, czy nie chcemy. Najważniejszy jest Bóg. W życiu najważniejszy jest Bóg, nasz kochający Ojciec. Innego Boga nie ma. I dlatego nawiązać z Nim żywy kontakt, nawiązać z Nim prawdziwy kontakt nie jest łatwe. Ale siostry i bracia, to jest najważniejsza sztuka, jaką powinniśmy opanować. To jest coś najważniejszego, co w życiu trzeba zrobić, bo jeśli to jest, inne rzeczy, nawet jak są trudne, da się przeżyć. A jeśli tego nie ma, to nawet drobna porażka urasta do góry, do łańcucha górskiego, którego nie da się przejść. I tak to w życiu jest. Dlatego zapraszam Was, drodzy, na rekolekcje. Na rekolekcje, na których nie chcę Was animamić jakimiś opowieściami wzruszającymi, czy tam jeszcze. Sam jestem taki, jak każdy z nas, borykającym się ze swoim życiem. Ale chcę, abyśmy my, inteligentni ludzie XXI wieku, przeprowadzili pewną refleksję, uczciwą, często, nie upiększającą życie, nie mirażem. Refleksję nad własnym życiem w oparciu, tak, również o moje skromne doświadczenie życiowe, ale przede wszystkim o tę księgę. Bo w niej Duch Święty otwiera nas na coś, co wyrasta poza ten świat. Co wyrasta w nadprzyrodzoność, co daje życie, ale wieczne. Dlatego powiedzcie swoim bliskim, znajomym, kolegom, zaproście ich na takie rekolekcje, zwłaszcza, że ostatni rok, jak wszyscy wiedzą, był taki trochę online. Tak trochę był, trochę nie był, trochę ta wieś z Bogiem przygasła. A zwłaszcza dzisiaj, kiedy ten mały wirus, którego trzeba oglądać przed mikroskopem, bo inaczej go nie widać, sprawił, że zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tylko ludźmi kruchymi, grzesznymi, czasem podłymi nawet. Właśnie kiedy ten wirus nam to uświadomił, dzisiaj trzeba koniecznie odbudować tę nadzieję. Czyli odbudować wiarę, nadzieję i miłość do naszego ukochanego Ojca, który jest w niebie.